Do dołu wracamy wdech i naprzemiennie. Druga. Wydech do góry, wdech do dołu i naprzemiennie. Cześć, dziś ekipa Kocham Nysę spotka się z Danielem Szanową, zwycięzcą zawodów w kulturystyce i fitness. Zapytamy go, jak dobrze wykonywać ćwiczenia na siłowni oraz jak wyglądają przygotowania do zawodów. Dzień dobry, nazywam się Daniel Szynawa, jestem mistrzem Polski w kulturystyce i fitness w kategorii fitness plażowe atletyczne. Na co dzień jestem trenerem personalnym w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Głuchołazach oraz nauczycielem wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach. Powiedz mi, jak wyglądały Twoje przygotowania do zawodów kulturystycznych? Przygotowania jest to bardzo złożony proces i na pewno trwa bardzo długo. W tamtym roku już został określony ten start docelowy, którym były właśnie Mistrzostwa Polski w Radzyminie w ubiegłą sobotę. No i przez cały rok, że tak powiem, wszystko było podporządkowane pod ten jeden start, przygotowania pod kątem treningu, diety i całej, że tak powiem, wyprawy do Radzymina. Okej, a to co jest ważniejsze, trening czy dobra dieta, żeby osiągnąć wymarzoną sylwetkę? Zdecydowanie dieta. Wiele osób niestety myśli odwrotnie, że ważniejszy jest trening, cokolwiek zje i jakoś to będzie. No w tym, nazwijmy to już bardziej profesjonalnym sporcie, jest odwrotnie. 80, powiedziałbym nawet 85% jest to dieta, reszta to jest trening, suplementacja, regeneracja i cała reszta. To już wiemy, że bez diety nie ma efektów, a powiedz mi, czy planujesz kolejne zawody kulturystyczne? Jak najbardziej. Forma na pewno jest życiowa, dopisuję, dlatego za 3,5 tygodnia chcę sprawdzić się już z najlepszymi w Europie. Jest to Diamond Cup w Ostrawie. Bardzo prestiżowa impreza, na którą zjeżdżają się najlepsi z całej Europy, dlatego przeciągamy te przygotowania właśnie pod tą imprezę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno będzie to sprawdzian moich możliwości. Później troszeczkę regeneracji i myślę od lipca zaczynamy już stricte przygotowania pod Mistrzostwa Europy, bo wygrywając Mistrza Polski zostałem powołany do kadry narodowej. Wiemy już, że Mistrzostwa Europy odbędą się w Pradze w trzecim tygodniu listopada, więc wszystkie przygotowania, cała ta otoczka będzie skierowana tylko na tą imprezę. No nie ukrywam, spełnienie marzeń, orzełek na piersi i myślę, że dołożymy wszelkich starań, żeby ta forma była jeszcze lepsza niż obecnie. No to super, trzymam za Ciebie kciuki, życzymy powodzenia, a teraz może pokażesz nam, jak zacząć przygodę na siłowni. Dlaczego nie? Zapraszam. Należy pamiętać, że całość zaczynamy od dobrej rozgrzewki, możemy rozpocząć od ćwiczeń aerobowych, przykład orbitrek, kilka minut na podniesienie tętna, żeby przygotować organizm do odpowiedniego wysiłku. Dobrze. Zaczynamy. Ok, pamiętamy. Łopatki ściągnięte do siebie, barki ściągnięte, pozycja wyprostowana. Ręce odwiedzione i zaczynamy. Do góry unoszenie jest wydech, do dołu wracamy wdech i naprzemiennie. Druga, wydech do góry, wdech do dołu i naprzemiennie. Wydech do góry. Teraz wydech do dołu do pełnego wyprostu. Wracam na spokojnie do góry, robię wdech. I znowu wydech do dołu i hop. Cyk, do góry wydech. O właśnie, hop. Ok, to był taki podstawowy zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych, wzmacniających, dbających przede wszystkim o naszą kondycję, prawidłową postawę ciała. Także myślę, na pierwszy raz w zupełności wystarczy. Zapraszam na kolejny trening. Dziękuję Ci bardzo. No i trzymamy kciuki. Cześć. Dziękuję. Hej.